O tej porze już właściwie wszyscy powinni być w domach, a synagoga powinna być zamknięta, ale my chcemy ją ożywiać muzycznie. Pomysł Sebastiana Lechowicza, przyznaję mu tutaj 100% racji, ale pomysł poparty przez nas też bardzo wyraźnie. Chcemy, żeby Dni Dąbrowy Tarnowskiej miały taki akcent bluesowy, żebyśmy mogli się dobrze przy tej muzyce wspólnie bawić, poznawać zakątki bluesa. A to miejsce jest idealne, bo Ośrodek Spotkania Kultur, no to właśnie pokazuje możliwości integracji kulturowej. W tym wypadku blues zawitał do Dąbrowy Tarnowskiej. Usłyszymy młodych muzyków, to nie są gwiazdy, za które się płaci niebotyczne sumy, ale są warte wszystkich pieniędzy, ponieważ grają od serca. Grają to, co im w duszy gra. A taka powinna być ta muzyka. Zaczynamy więc noc bluesową, która inauguruje Dni Dąbrowy Tarnowskiej. Będziemy się bawić do późnych godzin wieczornych. Pod koniec zobaczymy piękną iluminację Dąbrowskiej Synagogi. I w ten sposób rozpoczynamy cały tydzień wspólnego święta miasta. Można się było spodziewać, że tego roku, włącznie z otwarciem synagogi, synagoga stanie się również ofertą w stosunku do Dni Dąbrowy Tarnowskiej. Tak, oczywiście były takie oczekiwania i z naszej strony też były jak gdyby szukanie pomysłów, jak można było ją zagospodarować w sposób oryginalny, bo zrobić spotkanie na byle jaki temat, w byle jakim stylu, to banalne. Natomiast chcieliśmy zrobić coś nowego. Dąbrowa do tej pory bluesa nie znała w takiej postaci oryginalnej. Znała tylko z zapisów koncertów, ewentualnie z płyt, które każdy sobie gdzieś tam może słucha w domu. Natomiast blues nie gościł w Domu Kultury z tego względu, że no, to jest muzyka, która już tego widza poszukuje, słuchacza melomana. Co nie znaczy, że kiedyś w przyszłości nie chcemy też innych gatunków muzycznych próbować pokazywać mieszkańcom Dąbrowy i okolicy, turystom, bo liczymy też na to, że będą przyjeżdżać, oglądać synagogę wieczorem czy synagogę nocą. Tak jak noc muzeów jest bardzo popularna w tej chwili w naszym kraju, tak również może być popularna noc muzyczna przy synagodze. Kultura żydowska i blues to dość takie oryginalne zestawienie. Jak najbardziej. Podkreślam to, że to jest Ośrodek Spotkania Kultur, więc tutaj mają prawo prezentować się kultury z całego świata, nawet i afrykańska, czy powiedzmy kultura aborygenów. Nic nie stoi na przeszkodzie. To nie jest tylko i wyłącznie synagoga żydowska, obiekt kultu religijnego, ale tak jak podkreślam po raz kolejny, miejsce spotkania różnych kultur, także i kultur muzycznych. A poza tym to nawiązuje świetnie do imprezy, naszej sztandarowej imprezy, która będzie kończyć Dni Dąbrowy Tarnowskiej, to jest do spotkania kultur. W tym roku będziemy mogli posłuchać cygańskiego folka, będziemy mogli posłuchać odmiany reggae, ska i rocka, więc też różne kultury goszczą w Dąbrowie Tarnowskiej. To też niezwykle oryginalne miejsce na taki koncert. No na pewno. Jest to miejsce, które z jednej strony jest wyzwaniem, bo nowa przestrzeń kultury, nowy pomysł na aranżację. Duże wyzwanie też dla artystów, żeby sprostać temu zadaniu, żeby to nie było pójście po bandzie albo pójście na łatwiznę. Staramy się, żeby uniknąć schematów. Przede wszystkim chcemy, żeby to było od serca, spontaniczne, szczere i prawdziwe. Jak pan sądzi, czy w Dąbrowie Tarnowskiej jest dużo odbiorców bluesa? To nie jest dość komercyjna muzyka, wręcz przeciwnie. No pewnie nie jest, ale to jest tak jak ze mną i odwołam się do swojego własnego doświadczenia i koncertem symfonicznym. Dopóki nie zobaczyłem na żywo, to uważałem, że to jest ble i że tego nie powinno się młodym ludziom pokazywać, bo psuje ich gusty muzyczne. A tak się złożyło, że jako uczeń szkoły podstawowej jeszcze miałem przyjemność właśnie zobaczyć, usłyszeć na żywo. I olśnienie, niesamowita sprawa. Przekona się człowiek, kiedy zasmakuje i chce, żeby też Dąbrowianie zasmakowali bluesa w taki sposób.